telewizje lokalne i telewizja wejherowa jest dlatego, że tu są widzowie, że tu są mieszkańcy miasta, którzy chcą dowiadywać się o tym, co się dzieje w mieście, co będzie się działo. Chcą relacji z wydarzeń, które już były. Chcą oglądać samych siebie, chcą oglądać swoich sąsiadów, dzieci, znajomych. I to ich najbardziej cieszy, ale również chcą dostawać informacje dla nich ważne. Czyli to, co planują władze miejskie zrobić dla nich albo wbrew nim, bo nie zawsze ze wszystkim się zgadzamy. Chcą dyskutować na temat planów przyszłości. Również to, co jest istotne w telewizji lokalnej, możemy mówić o tym wszystkim, co jest praktyczne. Czyli w jaki sposób wydostać się z miasta, kiedy są korki, w jaki sposób, jaką szkołę wybrać dla swojego dziecka, jakie przedszkole, jak zapisać do tego przedszkola. To wszystko, te wszystkie praktyczne informacje po prostu ułatwiają nam życie. Także telewizja wejherowo, spełniając, telewizja Kaszuby w Wejherowie, spełniając te wszystkie zadania, na pewno będzie trwała jeszcze wiele, wiele lat, bo no są widzowie, jest wspaniały zespół, który osiąga sukcesy nie tylko u siebie, ale również w konkursach ogólnopolskich. I są przesłanki do tego, żebyśmy chcieli oglądać i chcieli, żeby programy wasze były produkowane cały czas. A ja chciałbym pogratulować, gratuluję wam sukcesów, przede wszystkim tego, że przez 5 lat wasze programy były oglądane, były cenione, budziły uśmiech, radość, budziły zainteresowanie, że wiele osób nagrywa wasze programy i przechowuje, bo tam jest ich kawałek życia, ich własnego życia, i że robicie to w taki sposób, że właśnie budzi to te pozytywne emocje. Serdecznie gratuluję.